Hej, to będzie taki drugi odcinek porad, trików, co zrobić, żeby wasz dom w Minecrafcie wyglądał jeszcze lepiej. To, jak już mówiłam, dobre jest do różnych serwerów, takich też, dla których, jak na Koblu, trzeba rangi dostać. Sorki za mój głos, niestety jestem chora i też czasami plecę głupoty. Dobra, zaczynamy. Plan taki tymczasowy, któryś raz w górze się to zrobię lepszy. Zaczniemy od... Aha, no tak, dzisiaj będzie kuchnia. Zaczniemy od zwykłych szafek. Zapomniałam pewnie się z lewą i innych takich. Ups. Nie żebym nie widziała, ale... Nie, to zawinie. Nie ma pieca? A, tu są piece. Proszę bardzo. Jeszcze jedno. Co wam mogę pokazać? Dobra. Więc zacznijmy. Ja wzięłam glinę jakąkolwiek. Kuchnię można zrobić w ten sposób. O, powiedzmy. Chcę postawić... z lewy. Chyba z programu, może za pieprze. Chyba z odcinka z łazienką widzieliście, jak można zrobić zlewy, więc nie będę wam tego pokazywać. Jeżeli chcecie prostą kuchnię, zamiast zlewów możecie dać piecyki, tam jest skrzyneczka, nawet piecyki, cokolwiek, czarny dywan, ja daję, bo daję, ale najlepiej kamienną popłytkę. A, co mi tam mogę dać kamienną popłytkę, prawda? Zamiast piecyk, dobra. Tutaj kamienna popłytka i uwaga. Ups, sorki. Taram. I możecie sobie śmiało mieć takie, te. Urządzenie, które zabiera pary wszelkiej. No, to fajnie wygląda, fancy to jest. Jeżeli chcecie coś bardziej skomplikowanego, to możecie zrobić też zlew. Ups! I nad zlewem, to chyba nie będzie potrzebne na razie, możecie nad zlewem, gdzie moja karta? Tu. Taką suszarkę prowizoryczną nad zlewem, prawda? Jeżeli chodzi o... O szafki możecie umieścić. A tu mam, dobra. Możecie umieścić po prostu coś zrobić takiego. To jest proste, nieskomplikowane. Nie tu. Nic sobie robiło wielkie wrażenie, ale możecie też dodać takie drzwiczki, jakby, nie wiem jak to nazwać. One są. Daję taki lepszy wygląd. To już nie będę dawać, bo chyba wiecie, o co chodzi. Możecie tutaj dać zamiast tych czarnych dywaników każde inne, na przykład każdy inny blok w ogóle, który będzie wystawał. Półpłytka może być blok śniegu lub coś w tym stylu, tylko niepełne bloki oczywiście. Dobra. Pokażę wam też, jak zrobić wyspę. Możecie wyspę zrobić... Możecie na wyspie zrobić zlew. To będzie zwykły zlew z mojejku. Zwykły zlew z dźwigniami jako kranami. Ale możecie użyć... Znowu nie mam tego, co chciałam. Ale możecie użyć, patrzcie. Coś takiego, muszę odłożyć część rzeczy, żeby się nie mieści. To już niepotrzebne. To też, na przykład to. I ty. Wszystko, dobra. I teraz tak. Możecie umieścić w dowolnej konfiguracji. Jakieś tam
główki, czy coś. O. Też nie, to musi być. I teraz patrzcie. Jeszcze mogę dać tutaj jedną taką doniczkę. I patrzcie, co wygląda. Czemu to się nie dało? O! Coś takiego. Wygląda fancy. Elegancko. Tylko, że to raczej... W sumie to powinno być tu. A, w ten sposób to powinno być. Wygląda elegancko. No zamiast tej świeczki możecie użyć każdego innego, każdej innej rzeczy, która nie jest zbyt duża, która daje prześwit, bardzo duży prześwit. Może być jakakolwiek głowa gracza i tym podobne. Teraz do tej kuchni możemy dodać... pewnie będziemy słuchać dużo mniej. Jestem tirańsko chora. To nie potrzebne, to nie potrzebne, to nie potrzebne, potrzebne będzie na przykład to. No powiedzmy. Możecie dodać. Uważajcie. I... Proszę bardzo. Chcę tylko co jakiś czas zrobić. Czyż nie jest eleganckie i nowoczesne? No to oczywiście pasuje tylko do nowoczesności, bo do innych, na przykład średniowiecznych umeblowań to totalnie nie pasuje. Wierzcie mi, to jest tylko dobre do domów klasycznych i nowoczesnych. I raczej nie prosicie mnie o to, żebym robiła coś takiego na domy średniowieczne, bo tam dominowała totalna prostota, wręcz po prostu... Jakby to nazwać... prostactwo. Możecie też zrobić lepszy barek. No. Jak jest, może mi się dać zburzyć to na czas. Na przykład dodając... To wam tylko pokażę w kilku miejscach, żeby nie było... Możecie dodać, nada coś takiego, nie? A, trzeba kierować. I teraz do tego dodać coś takiego. Może... By było miło. Aha, wiem co. Taki stołek barowy. Tego stołka barowego gdzieś tu miałam. No patrz, jak mi na przekór tabliczki się schowała. Dodać możecie. Proszę bardzo, jest stołek barowy. Może idealny nie jest, ale jest. Jeżeli chodzi o inne stołki parowe, które też możecie tutaj skorzystać, to już takie, widzicie, już nie będą pasować, ale dla, powiedzmy, znaczy zbimy. O, nie da się tak. Cholerka, chciałam wam pokazać. No dobra, pokażę wam tak. O, dla stołka, który jest trochę jakby w inny sposób ułożony, możecie dodać coś takiego. Oczywiście to jest dobre tylko dla takich jakby momentów, gdzie sam barek jest wyżej niż inny. Widzicie? Macie dwie różne
możliwości. Te dwie całkowicie różne możliwości, dwa rozwiązania. Co to się stało? Sorry. Chyba nie powinnam nakręcać odcinków, ja jestem chora. O, macie dwie różne możliwości zrobienia z takiego stołka lub takiego. Bardziej fancy, bardziej nowoczesny. Możecie jeszcze dodać, żeby nie było, że jest jakiś dziwny. O, proszę bardzo. Widzicie? Jest różnica? Dobra. Dużo zrobiłam. Odłożymy wszystko. Czcimy sobie ekwipunek. Bo jeszcze wam mogę pokazać zrobienie fajnego stołu. Weźmy wełnę. Czekalne schody. Powiedzmy brązowe. I drzwi tam, tam. I może jeszcze to. I może jeszcze to. Stołów jest mnóstwo. Mnóstwo różnego rodzaju. Ja preferuję taki stół, gdzie mi to leci. W którym jest coś takiego. Jasne, dobra. I tam może ten stół leci naprawdę długi lub krótki. I zakończymy tutaj. Teraz. Tylko, że on jest bardziej parzysty, ponieważ jest nieparzysty chyba w takim momencie. I najwyżej cofnę. I teraz tak. Między w tym. To dwa. Czyli w tym miejscu. Tak jak widziałam, że źle zrobiłam. Możecie dać półpłytkę. Co w takim momencie wygląda dość na przykład. Ale takie bardziej nowoczesne. Futurystyczne jakby. Ale możecie łatwo z tego zrobić ładne, eleganckie, wysokie krzesło. Jeżeli zrobicie je z żelaznych drzwiami, to nikt wam się nie będzie nimi bawił. No tak, tak, stawię, stawię. Tylko czasem ciekawe jest zrobić z żelaznych. A teraz jeszcze dodatkowo można ozdobić je przy pomocy, proszę bardzo. Może to ostatnie było głupie. Takie zagłówka. Czyż nie jest elegancki? Można zrobić takie bardzo modernistyczne, wręcz futurystyczne, lekko lub takie standardowe, piękne, duże krzesło. Jeszcze jest tak, ja mam takie, nie wiem, nie będę wam pokazywać. Zresztą mogę wam pokazać, że chodzi o to. Coś mi umknęło. Z tymi krzesłami. Ach, wiem. Jest pewien trik. Jest pewien trik z ramką i mapą. Jeżeli dacie mapę jakąkolwiek, to muszę szukać mapę. Widział ktoś mapę? Jak ktoś, to jest mapa? Papier. Mapa. Coś wczytajmy ją, dobra. Życie staje się większe. Ale jeżeli nie chcecie mieć na swoim... Jeżeli nie chcecie mieć na swoim oparciu... mapy... Weźcie kilkanaście pustych map. Zapomnijcie sobie czymkolwiek mapka to się nazywa. Czymkolwiek sobie zapomnijcie miejsca. Zostawcie tylko jedno miejsce na te puste mapy. Możecie wziąć tych pustych map nawet tak. Idźcie do nadzoru i je wczytajcie po kolei. Niestety ostatnia mapa zawsze będzie wczytana do końca, ale większość będzie pustych. Dzięki temu, jak wrzucicie mapę pustą z nadzoru, ramka się powiększy, ale nie będzie mapy. Git.
Bardzo dobre. I można używać takich map do robienia stelaży artystycznych na ścianach, do robienia eleganckich oparć w fotelach. Mnóstwo. No dobra. Na dzień dzisiejszy skończyłam. Pewnie przez to, że jestem chora, nie jestem w stanie wymyślić nic innego. Więc pewnie jeszcze będzie jakiś upload tych kuchennych rewolucji. O ludzie. Tego było dużo. Więcej niż w łazience. Wow, co ja piekam. Pa, pa.